Zapraszam do kolejnego odcinka z niesamowitą historią z Kartuz. Jest rok 1926. Ignacy Mościcki zostaje prezydentem Polski. Dzień po tym, kiedy Józef Piłsudski rezygnuje z tego stanowiska po wyborze. Ignacy Mościcki zasiada na stanowisku prezydenta do wybuchu II wojny światowej. Już w 1926 po wyborze wprowadza dekret, który nakazuje, że każdy siódmy syn w rodzinie, która cieszy się niepożlakowaną opinią, zostaje jego chrześniakiem. Takich chrześniaków na przełomie od 26 roku do wybuchu II wojny światowej Ignacy Mościcki ma 911. A co za tym idzie? Osoba taka otrzymuje 50 zł, portret Ignacego Mościckiego, a także wiele, wiele przywilejów. I tutaj pan Stefan Kobiela z Mezowa, z Podkartuzami, który urodził się 20 marca 1927 roku, właśnie w Mezowie, jest chrześniakiem prezydenta. Wiele tygodni trwało nakręcenie tego materiału, ale próbowałem dotrzeć do oryginalnego dokumentu i udało się. Dzięki przychylności właśnie kurii w Pelplinie udaje mi się dotrzeć do oryginalnego dokumentu z 1927 roku, gdzie prezydent Ignacy Mościcki każe zaznaczyć, że jest ojcem chrzestnym pana Stefana Kobieli z Mezowa, z którym dzisiaj właśnie będę rozmawiał. Stefana Kobieli, który zna niesamowitą historię i życie. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, miał 12 lat. Słyszał doskonale strzały na Westerplatte, kiedy zaczęła się II wojna światowa. Dzisiaj rozmowa z panem Stefanem Kobielą, z jego rodziną, z wnukami, z córką, a także z panią Urszulą Szczepańską, dobrze wam znaną z Kiełpina, z panią Urszulą, która z kolei jest chrześniaczką pana Stefana Kobieli. Zapraszam do naprawdę wspaniałego odcinka o historii, która jest wśród nas, o Stefanie Kobiela, chrześniaku prezydenta. To jest niesamowite, że na terenie gminy Kartuzy, dokładnie w Mezowie pod Kartuzami, mieszka chrześniak prezydenta Ignacego Mościckiego. Dowiedziałam się, nie wiem, może jakiś rok, dwa lata temu. Ja też nie jestem fanką historii, ale wiem, że mój dziadek jest wyjątkowy. W Mezowie mieszka pan Stefan Kobiela, który urodził się 20 marca 1927 roku, wtedy, kiedy Kartuzy były 4 lata miastem. To jest nieprawdopodobne. I kiedy przyjechał do nas prezydent Ignacy Mościcki. I wówczas tego roku był dokładnie Ignacy Mościcki. Śpiewać to on śpiewa tutaj na podwórku zwłaszcza, tak? No mówię, jak jest Michał sam. Tak mówi, o dziadek już śpiewa. No to jest sezonowo, tak? Jest miesiąc maj, to Maryjne. Ja bardzo jestem dumna, że mam takiego ojca chrzestnego. Pani Iwona Jeżdżewska. Pani Iwono, gdzie się znajdujemy dokładnie, pani powie? Udało mi się dotrzeć. No witam pana serdecznie. Znajdujemy się w archiwum diecezjalnym w Pelplinie. I wtedy wybuchła wojna. I wtedy do niemieckiej szkoły już. Do 6. i 7. niemiecka. Dowiedziałam się, że właśnie jestem chrzestnym, to że jest chrześniakiem Mościckiego, to trzeba coś z tym zrobić, póki dziadek żyje, wykorzystać to i pochwalić się tym, bo jest czym się chwalić. To były takie czasy, że ty się nie zapomni, ta wojna. Nazywa się ona Liber Baptizatorum, ab anno 1922-1938. Słuchajcie, ta księga ma co najmniej 102 lata. Jeśli pan pozwoli, to ja bym na te setne urodziny do pana przyszedł. Za 3 lata pan ma 100 lat. To prawda, otrzymywali chrześniacy, otrzymywali nie tylko właśnie tą 50 zł, tą książeczkę, ale oszczędnościową, ale również zawsze w prezencie był portret prezydenta Mościckiego. Gdzie to 50 zł jest, pan pamięta? Mama mówi, to była akurat wiosna, mąkę kupili, zabrakło chleba. Pan prezydent zezwolił na wpisanie swego nazwiska jako chrzestnego 8. syna Kobieli. Jest. Jest. Słuchajcie, niemożliwe. Bo w Mezowie były tylko 4 klasy, a w Kartach było 7. Bo dziadek mówi właśnie, że jego chrzestnym, ojcem chrzestnym właśnie był prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Mówił, kto śpiewa, ten se podwójnie modli. A pan by coś zaśpiewał dla nas tutaj? Wszyscy się zamartwiali, gdzie się podział wujek, a wujek szukał zdjęcia, obraz, który Ignacego Mościckiego. Czyli pan Kobiela jest chrześniakiem Ignacego Mościckiego prezydenta. Tak, dokładnie, tak tutaj ten... Ja bym panią uściskał dosłownie, że udało się to znaleźć. Naprawdę, no, niesamowite, tak, to jest właśnie prawdziwa historia. Bo ten naród polski ma ten urok w sobie. Ma ten urok w sobie, kto go raz pokocha, nie zapomni w grobie. Bóg dał, Bóg zabrał, i imię Pańskie będzie wysławione.
dopiero co skończyłem pracę, ale dla mnie to jest wielki dzień. Jest wcześnie rano, 6, ale jadę do archiwum diecezjalnego do Pelplina. Jestem tam umówiony, bo będę szukał dokumentu potwierdzającego, że pan Stefan Kobiela jest chrześniakiem Ignacego Mościckiego, prezydenta. Pan Stefan Kobiela, który urodził się 20 marca 1927 roku. Także jadę. To dla mnie naprawdę wielki dzień. Dzień prawdy. Może się uda znaleźć dokument, który może liczyć blisko 100 lat. I nie wiem, jakim cudem nawigacja wprowadziła mnie przez las do Pelplina. Albo wcisnęłem najkrótszą, albo najszybszą. Ale to z czasem ustalę, jak tylko wyjadę z tego lasu. Jestem już w Pelplinie. Cały w sprzęcie. Idę do biblioteki szukać ważnego dokumentu. Jak go znajdę, będę szczęśliwy. Nie wiem, dokument jest z 1927 roku, więc mam nadzieję, że Niemcy w czasie wojny nie zdążyli go zniszczyć. Bo jeśli będzie, to będzie potwierdzał, że pan Stefan Kobiela jest chrześniakiem prezydenta Ignacego Mościckiego. Tyle co wiem, to kawałek drogi. Za mną pięknie wygląda tutaj park w Pelplinie. Pogoda troszkę chropi, ale jest piękna. Pani Iwona Jeżdżewska. Pani Iwono, gdzie się znajdujemy dokładnie, pani powie? Udało mi się dotrzeć. No witam pana serdecznie. Znajdujemy się w archiwum diecezjalnym w Pelplinie. Pani Wono, ja przyjechałem tutaj. Dziękuję, że pani mnie przyjęła. Przyjechałem tutaj, bo nakręciłem właśnie fajny film o panu Stefanie Kobiela, który ma być chrześniakiem prezydenta Mościckiego. To jest naprawdę niesamowita historia, bo tylko 911 było w całej Polsce takich chrześniaków. A podejrzewam, że pan Stefan, jeśli jest, to jest najstarszym, bo urodził się w 1927 roku, a dekret pana Mościckiego prezydenta wszedł w 1926. Czy jest możliwość u was w księgach znalezienia takiej adnotacji? Bo wiem, że prezydent wysyłał do starostwa, a następnie starostwo przesyłało do konkretnej parafii o prośbą o wpis w księgę, że ojcem chrzestnym jest właśnie prezydent. Oczywiście, możemy to sprawdzić. Takie wpisy zdarzały się w księgach metrykalnych, ale najpierw musimy też zobaczyć, czy ta księga w ogóle się zachowała. No bo to prawie 100 lat temu, czy nie została zniszczona, czy ktoś jej nie zniszczył w czasie wojny, czy po wojnie, czy przed i tak dalej. Dokładnie. Ale taka możliwość jest, bo pani ma tak. Księgę, aha, tu jest. Mamy cały inwentarz ksiąg metrykalnych i tutaj właśnie otwieramy sobie na stronie pod kartuzami. Karthaus. Tak, w języku niemieckim. Jeszcze tak się nazywało. Bo to jest z którego roku pani powie? Od 1844, tyle co widzę. Tak, dokładnie. Najstarsze księgi, które zachowały się i mamy je w naszym archiwum, to są księgi od roku 1844. A zobaczy pani 1927, czy taka księga może tutaj być, czy jest? Sprawdźmy. Jest, ma pan szczęście, bo jest. Zachowała się ta księga, także za chwilę możemy to sprawdzić. Dobra, czyli szukamy. Nie mogę się doczekać, może będzie ten wpis. Czyli pani Wono, to jest ta księga. Tak, dokładnie, to jest ta księga. To jest jeszcze w języku niemieckim, widzę? Tak, nazywa się ona Liber Baptizatorum, ab anno 1922-1938. Słuchajcie, ta księga ma co najmniej 102 lata. I teraz musimy poszukać. Szukamy rok 1920. Pani to umie na pewno szukać, bo pani tutaj pracuje, a ja to tylko przejazdem. Tak. Szukamy pana Stefana Kobieli, 27 rok, tyle co ustaliłem. Chrzest miał 7 marca. I to są, że tak powiem, osoby przy kościele, przy kolegiacie kartuskiej obecnie, tak? Które są chrzty. Tak, dokładnie. Tam były chrzczone właśnie w tym kościele. O, tu pan Plichta. I już tutaj... Nazwiska kaszubskie. Tak, takie są. Mezowo, tak. Pan... I już tutaj mamy pod numerem 41 Szczepana Kobiela. I słuchajcie, i teraz już wiemy, gdzie tkwił błąd, ponieważ to jest pan Stefan Kobiela. Natomiast zapisano Szczepan Kobiela, ale wszystko się zgadza. Mezowo, Szczepan Kobiela, Jan, rolnik, wszystko się zgadza. I teraz szukamy wpisu. Czy prezydent kazał wpisać coś? No zobaczmy. No jest tutaj coś wyżej. Pan prezydent zezwolił na wpisanie swego nazwiska jako chrzestnego 8 syna Kobieli. Jest. Jest. Słuchajcie, niemożliwe. Czyli pan Kobiela jest chrześniakiem Ignacego Mościckiego prezydenta. Tak, dokładnie, tak tutaj ten... Ja bym panią uściskał dosłownie, że udało się to znaleźć. Naprawdę, no, niesamowite. Tak, to jest właśnie prawdziwa historia. Pozostaje mi naprawdę pani bardzo podziękować, bo ja przyjechałem prawie 100 kilometrów po to, żeby to znaleźć i udało się, naprawdę. Proszę bardzo, dla mnie są też takie momenty bardzo wyjątkowe. To jest coś niesamowitego i to jest nawet sygnatura. Prawdopodobnie z taką sygnaturą starostwo
Tak jest, star Kartuzy, starostwo tak. Kartuzy z taką sygnaturą wysłało informację do plebanii z prośbą o wpis. Dokładnie. Wszystko mamy, czarne na białym. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo, ja również dziękuję. Musiałem na chwilę usiąść. Jestem tak podekscytowany. Przyjechałem tyle kilometrów i udało się. Pan Stefan Kobiela z Mezowa jest jednym z 911 chrześniaków Ignacego Mościckiego, prezydenta. Prezydenta, który wprowadził w 26 roku dekret. Myślę, że pan Stefan Kobiela jest jednym najstarszym chrześniakiem Ignacego Mościckiego w Polsce. Pan Stefan Kobiela z Mezowa. Muszę odpocząć i ochłonąć. Naprawdę jestem po prostu szczęśliwy. Pani Basiu, dziękuję w ogóle za poświęcony mi znowu czas, bo ja pani tyle tylko czasu zabieram. Dzisiaj jest Dzień Muzealnika, także również wszystkiego najlepszego. Dziękuję bo, bardzo. Że tak powiem, i pracowniku, bo wiele pracy pani daje w to, ten wkład to chyba wszyscy widzą, w to życie kultury, jak tutaj kwitnie w naszym muzeum. Pani Basiu, ja też jestem dzisiaj, bo też żeby pokazać, jakie niesamowite osoby są wśród nas, które czasami gdzieś tam, co zawsze podkreślam, gdzieś tam mijamy na ulicy, a nie znamy ich historii. I to jest niesamowite. W Mezowie mieszka pan Stefan Kobiela, który urodził się 20 marca 1927 roku, wtedy, kiedy Kartuzy były 4 lata miastem. To jest nieprawdopodobne. I kiedy przyjechał do nas prezydent Ignacy Mościcki. I wówczas tego roku był dokładnie Ignacy Mościcki. I tutaj zadziwiające, ponieważ Ignacy Mościcki jest również ojcem chrzestnym pana Stefana. Niesamowita historia, a rzeczywiście istniał taki dekret w okresie międzywojennym w 1926 roku. Prezydent Mościcki wspierał dzietność i rzeczywiście tym dekretem, który wydał, chciał, ażeby co siódme dziecko było jego chrześniakiem. Więc w związku z tym, jeśli rodzina była liczna, to siódme dziecko zazwyczaj na drugie imię otrzymywało Ignacy i miało z tym związane liczne przywileje, ponieważ była to darmowa nauka w kraju i za granicą, więc w tamtym czasie to możemy sobie wyobrazić, jaki był to ogromny dar ze strony prezydenta. Oprócz tego przejazdy kolejowe bezpłatne, służba zdrowia bezpłatna, a także otrzymywali 50 zł w pocztowej kasie oszczędności. No i można było się zgłosić samemu, jako to siódme dziecko rodzica zgłaszali, albo wyszukiwali urzędnicy. Natomiast warunek był też taki, że rodzina musiała być niekarana, musiała być rdzennie polska. Dodajmy tutaj jeszcze, że pan Stefan był ósmym synem, ale dlatego, że dekret wszedł w 26, jak pani mówiła, natomiast jego starszy troszkę brat urodził się w 22, czyli on był kolejnym synem. Także naprawdę to jest niesamowite. I jeszcze jakiś czas temu pan Stefan sam podkreśla, że poszedł gdzieś na strych szukać tego, ponieważ dostał 50 zł, to co on pamięta z opowiadań rodziców, ale także portret Ignacego Mościckiego. Tak, to prawda, otrzymywali chrześniacy, otrzymywali nie tylko właśnie tą 50 zł, tą książeczkę, ale oszczędnościową, ale również zawsze w prezencie był portret prezydenta Mościckiego. Pani Łasiu, też znaleźliśmy informację, że 50 zł wówczas była to mniej więcej wysokość pensji nauczyciela. Tak, to było bardzo dużo pieniędzy, także to był dobry zastrzyk na to, żeby na edukację, na rozwój młodego człowieka, prawda? Więc myślę, że to było bardzo dobry dekret, bardzo dobry pomysł na tamte czasy, kiedy rodziny były rzeczywiście liczne. A co zrobiła rodzina pana Stefana? Jak pan Stefan podkreśla, matka kupiła za to mąkę, ponieważ skończył się chleb. Także naprawdę zapraszamy do... Pani Basiu, jeszcze pani tak, doda. Tak, do historii. Tak, no niestety te przywileje po wojnie, one niestety już nie funkcjonowały. Był tu komunizm, no i w związku z tym to wszystko już poprzepadało, ale w okresie międzywojennym funkcjonowało. Wiemy, że na terenie powiatu kartuskiego było wiele chrześniaków Ignacego Mościckiego, bo też z gazety znalazłem, że syn pana Kostki bodajże w Garczu było jeszcze jakieś 2-3 osoby. Na całą Polskę do 1939 roku było ich 900. 900 osób, słuchajcie. 900 osób. A ja dzisiaj wam zapraszam do pana Stefana Kobieli, który ma w tej chwili 97 lat i mieszka w Mezowie pod Kartuzami. Niesamowita historia. Pan Stefan Kobiela. Tak. Panie Stefanie, kiedy pan się urodził? Niech pan wszystkim słuchaczom powie, kiedy pan się urodził. 20 marca 1927. W 1927 roku. Tak. Także
jako ósmy syn. Pan nie uwierzy, ale pan dokładnie, ja się dokładnie urodziłem 50 lat później. 50 lat później ja się urodziłem, jak pan już miał 50 lat. Właśnie to jest niesamowite, panie Stefanie, jest pan ósmym synem. Prezydenta. Ósmym synem Jana i Matyldy. I urodził pan się w 1927 roku, natomiast od 1926 roku prezydentem był Ignacy Mościcki. Ignacy Mościcki. Który wprowadził dekret, że każdy siódmy syn bądź starszy, kolejny, on będzie ojcem chrzestnym. Panie... On sam sobie zrobił tą ustawę. Tak jest, zrobił, która działała do kolejne lata. Panie Stefanie, kiedy pan się dowiedział, że jest pan, że pana ojcem chrzestnym jest trzeci prezydent Polski, Ignacy Mościcki? Kiedy? Przyszło do parafii. Przyszło do parafii, ale pan też dostał, pan pamiętał, bo no ja tam mówi, nie książeczkę pan jak dostał. Jak ja sobie urodził, to nie no wiem. No pan nie wie, pan był malutki, ale pan dostał też książeczkę, bo prezydent wysyłał takiej rodzinie książeczkę, między innymi PKO, o wartości 50 zł każdemu synowi. I pan powie, bo pan pan brał ślub w którym roku? Ślub? Ślub. 51. I pan wszystkie daty dokładnie pamięta. Mój tata też wszystko pamiętał doskonale. I w 51 roku pan brał zaświadczenie z kościoła, potrzebował pan. Tak, tak. I wtedy ksiądz, jak się nazywał ksiądz? To był wikary Armatowski. Wikary Armatowski. I co, jak on zareagował, jak zobaczył? On się zdziwił. Pisane jest ojciec chrzestny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I on się zdziwił, że pan, że... I co, on się pana zapytał, jak to się stało, czy nie? Nie pyta. Ja mówię, to jest niesamowite, że na terenie gminy Kartuzy, dokładnie w Mezowie pod Kartuzami, mieszka chrześniak prezydenta Ignacego Mościckiego, który zasiadł na fotelu od 1926 roku. Czyli rok przed pana urodzeniem i sprawował to do, aż do początku wojny, do 1939 roku. Panie Stefanie, bo pan też miał, bo pan jest najmłodszym synem. Tak. Pan też miał starszych synów. Pan pamięta ich imiona? Mógłby pan przypomnieć? Tak, a jak się nazywał najstarszy? Najstarszy był Wiktor. A Wiktor kiedy, w którym roku się urodził? W 12 roku. W 1912 roku. Czyli 112 lat temu pana brat się urodził. Wtedy się bliźniaki urodziły. W 13 roku. To był Jan i Bruno. Jan i Bruno. I następny który był? Wtedy był Leon. 15 rocznik. Potem była siostra. Potem była Wiktoria. A ta zmarła mała. Która zmarła? A pan pamięta, ile miała, jak zmarła? Nie. Tego pan nie pamięta. Kolejnym syn to był? Wtedy był Stach. Stanisław. Potem był Józef i Bernard. W 1920 roku, w drugim roku urodził się Bernard. To był siódmy syn. Michał i Dominika. Dominika i Michał. Ja dziękuję wam za zaproszenie, Dominika, głównie tobie, że chciałaś się podzielić historią dziadka, bo to jest naprawdę niesamowite, że jakie to jest ważne, że dziadek, którego do chrztu, że tak powiem, można tak powiedzieć, niemal trzymał Ignacy Mościcki prezydent, także chyba taka duma trochę. Dziadek, który ma 97 lat. No i fajnie, że widzicie wartość w tych rzeczach, które tworzą naszą historię, naszą tożsamość, bo myślę, że po tym materiale inaczej wy na siebie cię patrzyli, ale ludzie nawet będą patrzeć, bo to jest chyba zaszczyt, żeby ojcem chrzestnym dziadka był prezydent, słuchaj. Także naprawdę niesamowity prezydent, który zmarł w 1946 roku. Tutaj nieprzypadkowo trzymasz pamiątkę, jest to pamiątka dziadka z komunii z 1937 roku, czyli dziadek był przyjęty do pierwszej komunii jeszcze przed wybuchem wojny. Mhm. Powiedz, Dominika, dawno temu się dowiedziałaś, czy znałaś tą wartość tego, że jego ojcem chrzestnym był właśnie Ignacy Mościcki, prezydent? Nie. Ja naprawdę dowiedziałam się, nie wiem, może jakiś rok, dwa lata temu. Ja też nie jestem fanką historii, ale wiem, że mój dziadek jest wyjątkowy. Jak dowiedziałam się, że właśnie jest tym chrzestnym, to że jest chrześniakiem Mościckiego, to trzeba coś z tym zrobić, póki dziadek żyje, wykorzystać to i pochwalić się tym, bo jest czym się chwalić. No jest czym się chwalić. Michał, ale powiedz, dziadek też... Tak, ja się interesuję w ogóle historią. No ty jesteś historykiem.
No, można tak powiedzieć, no i ten, i dziadka często się o to pytałem, nie przywiązywałem do tego jakiejś wagi. Ale wiedziałeś, tak? Wiedziałeś? Tak, wiedziałem, no bo dziadek mówi właśnie, że go, jego chrzestnym, ojcem chrzestnym właśnie był prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, no ale jakoś nie robił z tego show czy coś, nie? Po prostu o tym mówił, no my się bardziej rozmawiali o takich przyziemnych rzeczach właśnie, jak tutaj dziadek w wywiadzie opowiadał, jak to wcześniej było, jak to z perspektywy zwykłego człowieka ta historia tutaj wyglądała, nie? To o tym często żeśmy rozmawiali, bo dziadek ma pamięć niesamowitą. No dokładnie widać, zobaczcie, ja mu dawałem zdjęcia jeszcze z 1800 roku tak naprawdę z końcówki. Dziadek rozpoznaje wszystkie osoby dla nich. On nawet sam podkreśla, że on lepiej pamięta początek XIX wieku niż te lata obecne, tak? Tak, ślub w 51 roku, urodził się w 1927 roku, także naprawdę długi czas, a dodatkowo niedługo jego 100 lat będzie miało, dokładnie za 3 lata. Myślę, że to będzie też trzeba to nagłośnić, żeby dostał jakiś wyjątkowy prezent, no bo w końcu jest chrześniakiem prezydenta. A dodatkowo jego zdrowie. No zobacz, ja mam okulary. Dominika, ty też masz okulary, bo bez tego... Michał, ty nosisz okulary? Nie, ale aparaty słuchowe nasze. No, ale słuchaj, a dziadek, słuchaj... Dwie wasze cechy wspólne. Tak. No, ale pamięć. Dziadek, słuchaj, dobrze się trzyma, bo ja w okularach muszę oglądać zdjęcia czy czytać, a dziadek bez okularów dokładnie rozpoznaje takie malutkie osoby na zdjęciach, które mają po 80-90 lat. Tak, no to trzeba przyznać. Nie, tak, zdrowia można mu pozazdrościć, nie? W tym wieku trzyma zdrowia się... Zdrowia i pamięci przecież. Zdrowia, ale tak, też... Tak, głowa idealnie pracuje. No, jeżeli dziadek... mamy wrażenie, że coś mu się miesza, to nie. To dziadkowi się nie miesza, to dziadek nas podpuszcza i nas sprawdza, czy my dobrze pamiętamy. Ja zauważyłem, kiedy na jednym zdjęciu się pytałem, kto siedzi obok, to powiedział, że mąż jego żony, więc tu mnie też próbował. Tak, do tego właśnie. I jeszcze poczucie humoru. Poczucie humoru, ale też dziadkowi można pozazdrościć między innymi słów piosenek, które zna, ale pozazdrościć też wyjątkowej rodziny. Wnuków, którzy, że tak powiem, dbają o niego, którzy go odwiedzają i wiedzą, jak ważne jest taką osobę mieć blisko siebie. Tak, tak. To dziadek jest otoczony wszędzie, tak. Rodziną, no dookoła, dziadek, wszyscy są blisko. Chętnie lubi właśnie się podzielić tym, że właśnie tym, jak właśnie tutaj mówiliśmy, że to, co wcześniej było, to dobrze pamięta, lubi o tym opowiadać, nie? To jest właśnie tak. No i a wy lubicie słuchać, a jak nikogo nie ma, to lubi sobie sam śpiewać, jak podkreślił dzisiaj podczas rozmowy. I to jest bardzo fajne. W dzień, jak nikogo nie ma, to jeszcze opiekunka przychodzi, także dziadek zawsze ma jakieś towarzystwo. No i to, co jest ten klimat tego budynku z 1904 roku, co dziadek podkreśla, gdzie jeszcze na zewnątrz, nawet na cegłach są wyryte, bo kiedyś właśnie, gdzie one zostały robione. Także Dominika, nie zapomnijcie tylko przypomnieć mi, kiedy dziadek będzie miał 100 lat, bo ja chętnie przyjdę na takie urodziny i złożę mu życzenia, żeby na kolejne 100 lat po prostu. Całe 3 lata. Tak. 3 lata. Także dziękuję, gratuluję dziadka i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też. Panie Stefanie, pan pamięta, kiedy wybuchła II wojna światowa, pan miał 12 lat. 12 lat, tak. Jak pan się dowiedział, że wybuchła wojna światowa, pan pamięta? Ja już w nocy pierwsze strzały były słychać z Westerplatte. To było słychać aż tutaj w Mezowie te strzały? Było słychać. Ale wczesnym rankiem. Wczesnym rankiem. A pan też mówił, że już szybciej, bo szybciej już wiedziano, że coś się zacznie złego dziać, że druga wojna wybuchnie, że szybciej wcielili do wojska pana dwóch braci, tak? Tak. Jak oni się nazywali? Wiktor i Leon. Wiktor i Leon. Niemcy wchodzą tutaj przez Mezowo do Kartus już 3 września. Pan to też pamięta? 3, tak. 3. To była niedziela. Niedziela. Niemcy też przechodzili przez podwórze tutaj, bo pan się tutaj w Mezowie urodził, tak. 97 lat temu, dokładnie w tym budynku. Pan pamięta, jak Niemcy tutaj przechodzili przez podwórko? Oni tu w porządku byli. I tam na tym pakurku z karabinem maszynowym leżał jeden, żeby na las, żeby tam jeszcze by stali, gdzie tu są polscy żołnierze, a tu już nikogo nie było. Ale pan też mówił, że oni liczyli na to, że do końca roku wojna się skończy. A jo, to i zajmą Polskę, tak? Polskę to będę na święta będziemy już w domu. Na święta będziemy w domu. Bo też pana bracia zginęli na wojnie, tak? Który z braci zginął? Stanisław, tyle co? Stanisław i Brunon. I tutaj mamy też fotografię.
fotografia z 1942 roku. Tak. To jest właśnie grób Stanisława, który na froncie wschodnim zmarł. A Bruno ten dwa lata później. Dwa lata później. We Francji. W 1944 roku. Tak. Czyli pan ich no już później nie zobaczył. Panie Stefanie, pan też, jak pan mówi, wojna się skończyła. Pan podjął pracę w lasach, pan pracował. Tak. Ja nawet znalazłem tutaj u pana zresztą, że pan należał do Związku Zawodowych Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Widzi pan? Tak. Wydane w 1949 roku, czyli zaraz po wojnie. Tak. A czym pan się zajmował w lesie? Jaki był pana... No ścinka. Ścinka, tak? Taka dzika ścinka, bo byłem zawariowany. Tak, tyle lasów było wyciętych. A gdzie pan pracował? Pamięta pan miejsca, w których pan pracował? Nawet tu te wszystkie lasy, to jest moja robota. Szczęte, to tu jest nowy las. Tutaj do Kartuz, tak? Co? W kierunku Kartuz? Tak, tu ten cały pas, aż do toru. Czyli to było, pan pracując to wycinał i to, co tutaj jest, te wielkie drzewa, to jest tak naprawdę już nowy las. No, to bo jest pan, nowy. Bo pan pracował w 1949 roku już tutaj. Także kupa historii. Tak. Panie Stefanie, bo pan też ma bardzo dobrą pamięć nie tylko do dat, ale również do fotografii. Ja panu pokażę kilka fotografii, może pan mi pomoże kilka rzeczy tutaj ustalić. To jest 1951 rok. 51, tak. To jest, jak pan podkreśla, pan jest tutaj na zdjęciu. Bo pan brał ślub wówczas, tak? Tak. W 51 roku. Piękne zdjęcie. Pamięta pan ten dzień ślubu? Ja bym nie pamiętał. Ja pamiętam wszystko, co im dłużej, tym jak było ta wojna. No wie pan, to było 73 lata temu, więc dlatego ja się zapytałem, czy pan pamięta. Pan mówi, że pan pamięta lepiej te czasy, które były kiedyś, niż te, które są teraz, tak? To były tragiczne czasy. A gdzie pan chodził do szkoły? Do Kartuz. Do Kartuz. Tak. Jeden sam na tych chodzi, bo w Mezowie były tylko 4 klasy, a w Karcach było 7. Ja tu chodzę do 5 klasy i wtedy by wybuchła wojna. I wtedy do niemieckiej szkoły już, do 6 i 7 niemiecka szkoła, klasa. A od kiedy pan jest na emeryturze? Ile pan lat pracował? Ile lat pan pracował w lesie, panie Stefanie? Jakiś ponad 26 chyba. 26 lat, była to ciężka praca. Najgorsza, jaka mogła być. Praca ciężka, a płaca byle jaka. Taka była. No ale teraz jest pan, może się pan blisko 50 lat cieszyć na emeryturze, że pan jest. Ma pan dzieci, 4 i ma pan 9 wnuków, 11 prawnuków, jak pan podkreśla, którzy pana często odwiedzają. Panie Janko, to chyba zaszczyt, że no, tak. Ojca, że tak powiem, ojcem chrzestnym pani ojca jest, tak, Ignacy Mościcki. Dokładnie. Czy ojciec kiedyś o tym rozmawiał z wami? Tak, zawsze się tym chwalił, zawsze się tym szczycił, no bo to jest taka wyjątkowa sytuacja, zwłaszcza no teraz to już tak chyba takich nie ma ludzi. No bo jednak... To jest jednak no, jakiś czas temu, nie? Także to wydaje mi się, warto, żeby o tym mówić. Mając 97 lat, no to... No i mieć jeszcze ojca takiego wesołego, takiego pogodnego, z takim... Który dużo pamięta, tak szczerze powiem. On pamięta więcej od nas. No pamięta więcej od nas. Tak, on sam podkreśla, że to, co działo daty się... Daty wszystkich sąsiadów. Dzisiaj ma urodziny. Ten, jutro tamten, zawsze nam przypomina, tak? Żebyśmy ale nie chyba śmieli pani, zapomnieć. Co osoby starsze tak miały, bo mój ojciec, jak jeszcze żył, to naprawdę znał wszystkie daty urodzin wszystkich wnuków, dzieci, sąsiadów i nie wiadomo kogo, także chyba tak zostało. Mm-hmm. A co pani jeszcze pamięta z takich, o czym jeszcze ojciec najczęściej, bo to, że śpiewać, to też pani wiedziała. Tak, śpiewać, to on śpiewa tutaj na podwórku zwłaszcza, tak? No on mówi, jak jest Michał sam. Tak mówi, o dziadek już śpiewa, no to jest sezonowo, tak? Jest miesiąc maj, to Maryjne,
a jakieś tam no, świąteczne, czyli Boże Narodzenie, no to może nie na podwórku, tak, ale tutaj to jakieś no. takie, zawsze sezonowo, to tak jak jest, nie wiem, do Boże Narodzenie, czy ja tam rozumiem. Wielkanoc. No, dzisiaj też pięknie zaśpiewał, także tak? bardzo śpiewał? Fajnie. No, a bardzo o czym, też ojciec jeszcze wspominał, jak, może jak pani była mała jeszcze. Znaczy, co wspominał? Czy lubiliście no, słuchać jego opowieści o tym, co no, się zawsze działo? Opowiadał o tym, no, o rodzeństwie swoim, niektórzy zginęli tam, no, w różnych sytuacjach na wojnie. Zawsze to, no, tak ubolewał nad tym. To były takie czasy, że się nie zapomni ta wojna. Pan miał 17 lat, jak wojna się skończyła, tak, czyli był tak, pan już tak. niemal pełnoletnim chłopakiem. I co pan pamięta, kiedy Rosjanie wchodzili, że tak powiem? I nas tu wypędzili. Rosjanie? Tak. I tu sami mieszkali. My już tam dalej mieszkali, bo tu oni mieszkali. Wszystko objęte. Krowy, konia też wszystko przeszło. Wszystko zajęli. Oni mieli swoje konie. Czyli wypędzili wszystkich z domu, tak? Ja. Bo pan mówi, że tutaj, gdzie teraz jesteśmy, kiedyś była tutaj kuchnia, tak? To tu była kuchnia, tak. To tutaj była kuchnia. Panie Stefanie, ma pan wiele takich zdjęć, których pan dokładnie pamięta. Tutaj jest jedno ze zdjęć, bo to pan pewnie też poznaje. No to jest mój brat Leon w Białogardze, tam w wojsku niemieckim. Pan Stefan bez okularów, nie to co Białogard, ja Belgard. Rozpoznaję Białogard. Na takim malutkim zdjęciu brata Leona, który w czasie wojny w 1942 roku w Białogardzie służył. Białogard, tak. Wcielony do wojsk niemieckich wówczas. Tak. Najpierw polskim, a potem niemieckim. Tutaj mamy, to jest przed budynkiem, rozumiem? To jest u nas, w ogrodzie. Tutaj w ogrodzie. Okres II wojny światowej. To w wojnie. To jest już we wojnie. Pan czasami ogląda te zdjęcia tutaj, żeby sobie porozmyślać o pana rodzinie. No tak. Wiele takich fajnych zdjęć. O, tutaj ma pan zdjęcie. To jest szkolne. To są już lata 50. Tutaj jest gwiazd na podwórze. I tutaj była taka stodoła, widzę, tak? Jeszcze tak, z tej strony. Tak. No bo tutaj ten budynek jest i tutaj ta kuchnia, okno tej kuchni. To jest to okno, nie? Także zdjęć jest bardzo dużo. Ja jeszcze panu pokażę kilka takich fotografii. Zobaczymy, czy pan mi... O, a tutaj jakaś impreza przed waszym domem jest, widzę. Tak, to jest. To jest też Mezowo. To są tam żony krewne. O, ale tutaj też znalazłem fajne zdjęcie szkoły w Mezowie. A to jest tak, to jest Mezo szkoła. A to drzewo, to jest taka duża lipa była. Ona jeszcze tam stoi, pan nie wie? Nie ma jej. Czyli jak pan tam chodził do szkoły, tu do Mezowa, tak? Tak. Tam stała taka wielka lipa i pan ją dokładnie pamięta. Tu 3 lata ja chodzę, a dalej do Kartus. I jeden sam ja chodzę do tych Kartus. Sam tutaj przez... o której pan musiał wtedy wyjść do szkoły, żeby zdążyć? Co? O której pan? Piechotą chodził pan do szkoły? Piechotą na wojak. Tutaj jest jeszcze zdjęcie Jan Kobiela, to był dla pana? Pobyt w wojsku przed I wojną światową. To jest dziadek czy ojciec? A, to jest... To jest ojciec. Ojciec, to... O, ten tam pan jest. Poznaje ojca tutaj. Tak. Pan poznaje ojca na zdjęciu z 1883 roku. Został urodzony, więc gdzieś początek XIX wieku. Tak. No zdjęcia są bardzo ładne, naprawdę... Dużo, dużo fajnych historii. Tutaj kto jest? Może pan rozpoznaje? To jest moja żona, a to jest brat ze siostrą. A to jest pana żona? Jeszcze z roku, zdjęcie z roku okresu wojny, z 43 roku. A pan pamięta, w którym roku pan poznał żonę? To jak my razem do szkoły chodzili. A do szkoły, w szkole się poznaliście. Tak. Ale gdzie, w Kartuzach czy w Mezowie? Ona jest z Mezowa też. Co przyszło do domu? Książeczka przyszła, PKO na 50 zł, tak?
Tak. I co jeszcze? Jak oni sobie dowiedzieli, ja nie wiem, rodzice. I portret prezydenta. Portret prezydenta też przyszedł dla pana na pamiątkę. I 50 zł. I 50 zł. To pan, był ten prezent. A pan pamięta, co z tym 50 zł mi się stało? Gdzie to 50 zł jest, pan pamięta? Mama mówi, to była akurat wiosna, mąkę kupili, zabrakło chleba. Czyli zabrakło chleba i wyście za pieniądze, które przysłał panu, tak, czyli Chrześniakowi, prezydent Ignacy Mościcki, tak, mama kupiła mąkę. I tak mama mówiła, to było nam potrzebne, mieliśmy mąkę. Stachu był tutaj pochowany przez tego pastora ewangelickiego, tak, to co oni przysłali list, nie? List. Co tam było napisane? Po niemiecku. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. A po polsku? Bóg dał, Bóg zabrał. I imię Pańskie będzie wysławione. Panie Stefanie, pan ma niesamowitą pamięć do dat. Bo ten dom, pan się tutaj urodził, 97 lat temu dom. A nie. Kiedy ten dom został wybudowany? W 1904. Czyli 120 lat temu. I w bardzo dobrym stanie jest. Nic nie kapie na głowę, wszystko jest dobrze. No, dach. Dobry robili dach. A kiedy robiliście dach? No to jak ja się ożeniłem. Czyli po 51 roku. Czyli w miarę nowy jest. Panie... W 53 chyba. W 53 roku robiliście dach, czyli... Czyli 70 lat temu. Panie Stefanie, pan pamięta dobrze wybuch II wojny światowej. Tak. Pamięta pan zakończenie, ale pamięta pan też grudzień 70, kiedy zamieszki były w Gdańsku i Gdyni. Ja akurat, bo pan mówi, że pan był w Gdańsku. Akurat byłem w Gdańsku. Na badanie lekarskie. Ale mój autobus nie dojechał do swojego miejsca. Czyli pan nie mógł powrócić? Wrócić pan nie mógł, nie miał jak. Tak, wtedy musieli jeść pieszo do Pruszcza na pociąg. Do Pruszcza Gdańskiego szliście pieszo na pociąg? Do miasta nikogo nie puszczali. A widział pan... Tylko widzę, jak ten komitet się palił. Jak komitet w Gdańsku się palił, tak? Tak, tak. Panie Stefanie, pan mi powie jeszcze, jak wyście spędzali... Bo pan mówi, że pan lubił w karty grać. Co? W karty graliście kiedyś, odpoczywaliście. Tak, tak. Bo... To była nasza rozrywka. A z kim pan grał w karty najlepiej? No, to sąsiedzi. A pan pamięta któregoś z sąsiadów? Który pan... No, nawet kobiety grały też. Pacuskowa grała, to jest Reszkowa grała też. Czyli kobiety grały w baśki głównie z wami? Tak, tak. Bo to była jedyna rozrywka. To była rozrywka, nie jak teraz, komputery. Nie. Teraz wszyscy nie ma takich, którzy by w karty grali. Wszystko... Spotykali się, grali, śpiewali, a teraz wszystko... Było wesele, panie Stefanie, teraz kiedyś? Teraz jest wszystko sztuczne. Wszystko, a było, panie Stefanie, było kiedyś wesele i tak weselej było? Jak ludzie się spotykali, weselej było, nie? No, weselnie było, tak. A pan mi powie, panie Stefanie, bo pan lubi też śpiewać, to jest pana hobby. Tak. A kiedy wyście śpiewali najczęściej? Jak się spotykaliście? No to w towarzystwie, jak było jakoś urodziny nawet, tak. A co pan, bo pan też grał, na czym pan grał, pan mówił? Harmonijka. Pan na harmonijce grał, a ktoś jeszcze tu grał na czymś, sąsiadów, żebyście razem śpiewali? Nie, pan nie. Grał. A jakie piosenki pan lubi? A pan by coś zanucił? Pan by coś zaśpiewał? Pan lubi śpiewać, pan mówi, nawet no, teraz. No, a kiedy pan teraz śpiewa, jak pan jest sam tutaj, pan mówi, tak? Ja codziennie śpiewam. Codziennie pan tu śpiewa? Tak. A pan... to jest moja rozrywka. A... Mówię, kto śpiewa, ten se podwójnie modli. A pan by coś zaśpiewał dla nas tutaj? No mogę zaśpiewać. A co pan zaśpiewa? Nad moją kołyską matka się schylała, matka się schylała i po polsku patrzysz, mówisz nauczała, i po polsku patrzysz, mówisz nauczała. Ojcze nasz jest zdrowasz i skład apostolski, i skład apostolski. Bym się przy tym modlił za nasz naród polski, bym się przy tym modlił za nasz naród polski. Bo ten naród polski ma ten urok w sobie,
ma ten urok w sobie. Kto go raz pokocha, nie zapomni w grobie. Kto go raz pokocha, nie zapomni w grobie. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Muszę jeszcze pańska ze mną. Pani z prawdziwą skarbnicą wiedzy. Jest pani, no, można tak powiedzieć, współautorem wielu wydań i na terenie Kartuz, ale nie tylko historii. No jest pani, zbiera pani tą historię. Zna pani tą najbardziej odległą historię, a pan Stefan to już w ogóle. Pani Uszulo, my rozmawiamy na temat dzisiaj na temat pana Stefana, który urodził się w 1927 roku i którego ojcem chrzestnym ma być prezydent Mościcki. Kiedy pani się dowiedziała, kiedy właśnie wujek dał pani znać, że takie coś miało miejsce? Z okazji jubileuszu 95-lecia miasta Kartuz wydana została książka, autorem jest pan Dariusz Dolatowski i zarys dziejów gminy Kartuzy. W książce podane są wszystkie sołectwa, które należą do gminy, 22 sołectwa i ja wówczas udostępniałam materiały Kiełpino, Grzybno, Mezowa, no bo tutaj dom rodziny mojego ojca Stanisława Niklas i również wujka, bo wujek wspomniał, że jego brat w czasie wojny zginął w Rosji i tam został pochowany. Ja tutaj do wujka przyjechałam, wujek podał wszystkie zdjęcia, wyłożył, zrobiłam te zdjęcia do książek i wówczas wujek wspomniał, że jest chrześniakiem Ignacego Mościckiego. Ale pani Urszulo, myśmy wszystko poskładali dzisiaj troszkę historię. I co się dalej działo, bo ja pani przerwałem. Co właśnie wujek zrobił wtedy? I do książki trzeba było podawać dokumenty, oryginały. I wówczas następnego dnia się okazało, że wujek szukał zdjęcia, nikomu nic nie mówiąc, tutaj domowniku, wszyscy się zamartwiali, gdzie się podział wujek, a wujek szukał zdjęcia, obraz, który Ignacego Mościckiego jako otrzymał w prezencie wówczas, bo to była, książeczki były oszczędnościowe. I na każdy, 50 zł i zdjęcie. I zdjęcie. I wujek, jak wspomniał o tym, że będzie wydana ta książka z okazji jubileuszu, to wówczas wujek szukał to zdjęcie, na strychu wszedł, na strych nikomu nic nie mówiąc. I to było właśnie przed wydaniem książki z okazji jubileuszu miasta Kartuz. Pani Uszulo, ale dodajmy jeszcze teraz najważniejszą rzecz, bo pan Stefan jest ojcem chrzestnym pani. I to jest ta ciekawostka i pani dzisiaj miała okazję, dzięki, że panią tutaj poprosiłem, odwiedzić swojego ojca chrzestnego i porozmawiać o ojcu chrzestnym pana Stefana, który jest prezydent Mościcki. Pani Uszula, myśmy też poskładali trochę historii, ponieważ pan Stefan urodził się w 1927 roku, czyli ta historia bardzo, bardzo odległa, a prezydent Mościcki wprowadził dekret w 1926, czyli ciężko jest zdobyć dokumenty z tamtych czasów, dokumenty, jakie udało się zdobyć chrześniaków tu z okolic, tak, które pani się udało między innymi zdobyć, czy to w kościele, w biurze parafialnym. To są z lat 30., 32., 30., tak, również 9. Pana Stefana są bardzo odległe. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądała ta procedura przesłania tych i poinformowania prezydenta, że urodził się 7. Pani Uszulo, bądź kolejny syn, to też ustaliliśmy, ponieważ mówi się o tym, że co 7. syn zostawał ojcem, chrześniakiem prezydenta, a myśmy ustalili na podstawie nie tylko pana Stefana, że 7. bądź kolejny. Pan Stefan ma starszego brata, który urodził się w 1922 roku, czyli pan Stefan jest kolejnym 8. synem. Tak. Wówczas, ponieważ wówczas nie było dekretu, panie Stefanie. Bo jak ten poprzedni Bernard, on to jeszcze nie był prezydentem. No właśnie, jak się Bernard urodził, to jeszcze nie było prezydenta Mościckiego. O, to był 7. syn. Więc dużo poukładaliśmy. Pani Uszulo, dzisiaj rozmawiamy na temat pana Stefana, ale ja chętnie bym się z panią jeszcze spotkał, i bo pani zakres, to co pani posiada w głowie, w materiałach, no przecież pani do Warszawy wysyła zdjęcia, informacje, dzięki pani jest wiele takich fajnych publikacji, które no będą tworzą naszą historię i dla kolejnych pokoleń. No jak najbardziej, a tym bardziej
To jest obowiązek rodziców, ja tak uważam, bo obowiązkiem rodziców przekazywać te dzieje, historię, czy to rodzinie, czy dzieje no, miejscowości, i to wnukom wpajać im to, przekazywać, żeby to no, się utrwaliło. Także ja dziękuję, rozmawiałem z panią Urszulą Szczepańską, niesamowitą historyczką z Kiełpina oraz jej ojcem chrzestnym, Stefanem Kobiela, którego również niegdyś pisano Szczepan. I ja bardzo jestem dumna, że mam takiego ojca chrzestnego, bo wujek no, pracował w nadleśnictwie, ciężka praca wówczas od 1948 roku do emerytury. No to była ciężka, nie było takiego, jak to mówią, sprzętu jak obecnie. Jak pan Stefan wspomniał, ten las, który tutaj jest wielki, to kiedyś pan Stefan go wycinał w latach 50. No niestety ciężka praca, a jak z pracy wracał, to również tutaj praca w domu, na gospodarstwie. I no jestem dumna, że mam takiego ojca chrzestnego wujka, a tym bardziej wujek również zawsze o dziejach, czy to jakiekolwiek pytanie podać, to zawsze odmawiał o dziejach Kartus, o dziejach Mezowa. I zna tą historię, pamięta to, co było blisko 100 lat temu. Tak, jak najbardziej. Dużo właśnie no taki również związany z historią tutaj. Która jest niesamowita. I to się docenia, to się docenia. Także dziękuję bardzo. I ja tu jak najbardziej życzę z całego serca, żebyśmy za 3 lata mogli wspólnie zaśpiewać. Ja obiecałem, że przyjadę na stulecie. 200 lat wówczas, tak za 3 lata za 3 będziemy lata, śpiewać. I ja życzę wszystkiego dobrego i kondycji zdrówka. Jak najbardziej, żeby wujek się trzymał jak do tej pory. Dziękuję. Panie Stefanie, panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Ja też dziękuję. I życzę panu najważniejsze, dużo zdrowia. To jest to najważniejsze, tak. Jeśli pan pozwoli, to ja bym na te setne urodziny do pana przyszedł. Za 3 lata pan ma 100 lat. I przyniosę panu prezent. Może harmoszkę, żeby pan sobie znowu przypomniał i zagrał coś. Ja tu nie mam. Pan nie ma harmoszki, ale ja panu przyniosę. A jeszcze jedno, no fajnie, że ja mogę z Szcześniakiem prezydenta Ignacego Mościckiego sobie porozmawiać. To jest taki zaszczyt, wie pan. No, tak. Także ja panu życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dużo zdrówka i do zobaczenia. Balszaja spasiba. Dziękuję bardzo.